eliminacji do Mistrzostw Świata w 2005 roku, do Mundialu 2006. Trochę odległe czasy, niektórych z Was nie było jeszcze na świecie, a te bramki myślę, że nam pomogły awansować do tego Mundialu, na którym nie zdobyliśmy jednak medalu. Ja nigdy nie liczyłem tych bramek, natomiast mi liczyli dziennikarze w polskiej ekstraklasie. Strzeliłem 168. W reprezentacji Polski strzeliłem 10 bramek. No i jeszcze były takie kluby zagraniczne, w których tam trochę strzeliłem. Między innymi grałem przez kilka miesięcy w Chicago Fire. Tych bramek łącznie chyba naliczono mi 250, więc nie mało. A w Wiśle ile? W Wiśle? 150 razem z pucharami. Ale Garfield. No, w przyszłości. Czekam na ofertę. Jeśli macie over 40. Pan Tomasz Frankowski, słynny piłkarz. Panie Tomaszu, jak pan się czuje jako piłkarski emeryt? No doskonale. Doskonale. Choć oczywiście czasem przychodzi w sobotę nostalgia, że fajnie by było zagrać spotkania, ale jednak młodsi, bardziej żywotni piłkarze, czy ludzie, czy młodzi mężczyźni po nim biegają i jest to właściwe. Grałem do 39 roku życia, więc i tak dosyć długo. Nacieszyłem kibiców swoją grą i myślę, że warto było przejść na tą sportową emeryturę. 168 bramek w polskiej ekstraklasie, to jest trzecie miejsce w tabeli wszechczasów. Przed panem Ernest Paul Brychczy, pan jest egzekwo z Gerardem Siślikiem. Nie kusi tak, żeby wyjść na to boisko, jednak tą jedną bramkę strzelić, wyjść samotnie na trzecie miejsce? W kwietniu, 5 kolejek przed końcem ekstraklasy, udało mi się strzelić jedną bramkę więcej. No i pan Gerard spadł na czwartą pozycję niestety. No ale cóż, mnie też korciło, żeby próbować gonić pana Brychczego i Pola. No jednak uznałem, że 2 lata gry przede mną to trochę za dużo i trzecie miejsce też niezłe. Czym się pan zajmuje w tej chwili w Polsce? Jestem taksówkarzem. Wożę dzieci do szkoły, bo mam 3, więc każde ma swoje godziny szkolne, swoje zajęcia pozaszkolne, czyli taniec, czyli jakąś tam jazdę na koniu, czyli trening piłkarski. I tutaj z uwagi na to jestem notorycznie w aucie za kierownicą. No tutaj to się nie nazywa taksówkarz, tylko soccer mom. Czyli mama, która dowozi dzieci na zajęcia, ale tak zupełnie serio. Prowadzi pan szkółkę piłkarską i to taką dosyć dużo, bo chyba 250 piłkarzy. Tak, choć ilość nie jest tutaj najważniejsza. Najważniejsza jest jakość i szkolenie. Wydaje mi się, że prowadzimy to dobrze, z pewnymi sukcesami, choć myślę, że w wieku trampkarzy czy juniorów nie należy chwalić, bo to różnie bywa. Młodość się rządzi swoimi prawami i dzisiaj ktoś wygląda świetnie, za miesiąc jakoś słabo, bo koście rosną i chłopak się rozwija. Natomiast myślę, że przykładamy dużą wagę do jakości treningów, do sprzętu, w którym trenują i oby za kilka lat był z tego pożytek. A czy dla pana jest to takie zajęcie, które panu rekompensuje brak gry w ekstraklasie? W żadnym wypadku, ponieważ gra... Zupełnie nowy rozdział życia? Tak, oczywiście, że tak. Gra w piłkę była fajna, przyjemna, ale się skończyła i tak jak zawiesiłem te buty na kołku, tak zapomniałem o byciu piłkarzem zawodowym. No ale ciągle pan wybiega na boisko podczas jubileuszu 50-lecia klubu Polonia. Zaliczył pan asystę, która zdecydowała o pokonaniu Arki i Gdynia. Nie żal tego takiego? Będzie pan wybiegał na boisko ciągle jeszcze jako były piłkarz? Nie, już tylko rekreacyjnie, raz na kwartał można powiedzieć i właśnie przez to, że wybiegam raz na kwartał, zdrowia brakuje, jak zdrowia brakuje, to sobie wmawiam, że dobrze, że skończyłeś, człowieku. Spotykamy się w klubie Wisła, w którym przed chwilą skończył pan spotkanie z młodymi ludźmi, odpowiedział pan chyba na kilkadziesiąt pytań. Co pan czuje, kiedy pan jest otoczony przez młodych ludzi, którzy chcą kopać piłkę? No satysfakcję, że taka osoba jak ja przyczyniła się do rozwoju i ich młodość i młodzież chce wysłuchać kilku rad, oglądnąć parę bramek, które strzeliłem. No i mam nadzieję, że trochę będą radośniejsi dzisiaj na treningu i bardziej żywsi i parę rad się przyda. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.